Trzy legionowskie przedszkola, czyli przedszkole miejskie nr 3, 6 i 10 już od 8 lat organizują dla dzieci z najstarszych grup ze wszystkich placówek przedszkolnych z Legionowa zawody sportowe w duchu fair play. Tegoroczne odbyły się pod koniec marca w DPD Arenie Legionowo. Cel tej imprezy jest taki, żeby zachęcić dzieci do uprawiania sportu i żeby uprawiać go fair play. Czyli zarówno sportowcy, którzy tutaj biorą czynnie udział, także kibiców uczymy tego, żeby kibicować fair play, czyli żeby każdy miał takie same szanse i żeby można było to zrobić jak najlepiej i jak najfajniej. Żeby to była po prostu dobra zabawa dla wszystkich, dla sportowców i dla tych, którzy kibicują. W zawodach, w których dodajmy wszyscy są zwycięzcami, przedszkolaków zawsze wspierają zawodnicy z seniorskich legionowskich drużyn sportowych. W tym roku byli to piłkarze Legionowi. Co do samych konkurencji, w których mierzyli się mali sportowcy, były one pomyślane tak, aby gwarantowały im przede wszystkim dobrą zabawę. To są zwykłe zabawy sportowe, takie, które robimy na co dzień w przedszkolach, tak? To jest usprawnianie dziecka w każdy sposób. To jest bieganie, skakanie, to jest rzucanie. To jest wszystko to, co dzieci na codziennie w naszych salach przedszkolnych ćwiczą. Natomiast tutaj to już jest po prostu forma przyjęcia zawodów sportowych, które też w miarę posiadanych środków organizujemy w przedszkolach. Przedszkolny Dzień Fair Play nie tylko uczy najmłodszych legionowian uczciwej rywalizacji i troski o tężyznę fizyczną, ale też idealnie wpisuje się w strategię miasta, które już przecież od wielu lat stawia właśnie na sport. Trzeba zaczynać różne dobre nawyki bardzo wcześnie, dlatego też dzięki inicjatywie trzech legionowskich przedszkoli od 8 lat w tym miejscu spotykają się przedszkolaki ze wszystkich miejskich, ale także niepublicznych placówek, a ostatnio również spoza terenu Legionowa, aby wspólnie rywalizować, ale w takiej atmosferze fair play, w różnego rodzaju dyscyplinach dostosowanych do wieku młodych zawodników. Musimy pokazywać, że sport jest dobrą zabawą, że to fajny sposób na spędzanie czasu, tak aby dziecko również samo chciało tej aktywności na co dzień. Po zakończeniu zawodów na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale i puchary.